O, ile się tu nabrało, ale będzie, już mi poginęli. A niestety, a z tym już nic nie zrobimy, to już jest bida, bida z nędzą. Dziś pokażę wam, jak wygląda Edge of Chaos Dungeons, czyli gra w świecie Edge of Chaos, ale tym razem w stylu retro. Jeżeli mamy tutaj takich graczy, na pewno są tacy, którzy pamiętają czasy Amigi, starego peceta, gdzie się latało po lochach, zbierało skarby, walczyło z różnymi potworami, więc ta gra jest specjalnie dla was, a młodsi gracze również mogą zobaczyć, jak kiedyś gry wyglądały i jakim klimatem i zabawą się cieszyły. Więc zapraszam. Zachęcam do kliknięcia tutaj na dole reflinka, traficie na stronę właśnie Edge of Chaos Dungeons i już od razu na całej stronie widzicie, macie cały poradnik, jak grać. Ja wam w dużym skrócie pokażę, w zasadzie przejdziemy tutaj grę. Przede wszystkim najważniejsza rzecz, to trzeba wbić tutaj przynajmniej czwarty level, żeby pojawić się w leaderboardzie. No i jeżeli chodzi o takiego leaderboarda, no to najważniejsza rzecz, to otrzymujemy nagrody. Ja mogę wam pokazać na dashboardzie, jak to wygląda w moim wypadku. Tutaj jest też prognozowane bonus, jaki powinienem otrzymać, czyli tak jak tutaj 19 powinienem dostać te 3 tin farting. Jak widzicie, już ktoś się z was zapisał, także zachęcam do zapisywania, no bo tutaj możecie wynagrodzić właśnie mnie za tworzenie takich poradników. W przyszłości to, co było w poprzednim filmie, te tin farting będą wymieniane na tokeny w grze, więc jest to bardzo ważna rzecz, powtarzam, dzięki temu tutaj macie ekspozycję właśnie na tokeny w grze Edge of Chaos. No i gramy przez cały tydzień, więc możecie sobie tą grę po prostu ustawić tak, że codziennie, nie wiem, gracie po jednej, po dwie partie. Tutaj też będzie całe glosary, czyli jak wyglądają tutaj rycerze, których będziemy wybierać do walki, nie tylko rycerze. To tutaj wam pokażę, takim składem będziemy się bawić. Jest wszystko fajnie opisane, do czego służą funkcje. Ja się tutaj nie będę nad tym rozwodzić. Mamy też podanych wszelakich wrogów, z jakimi przyjdzie nam się mierzyć, tak jak widzicie, od różnych stworów, ale też są postacie ludzkie, jacyś nekromanci, żołnierze, mnisi. Także tutaj z tym będziemy walczyć. No i też to, co możecie spotkać. Najważniejsza rzecz to jest otwieranie skrzyni ze skarbami, gdzie wylecą nam złote monety, za które będziemy mogli kupić czy miejsca dla kolejnej ekipy, dla kolejnych naszych rycerzy, czy też miejsca, gdzie odnowimy swoją mannę, życie, albo dostaniemy dodatkowe tutaj bonusy. Więc to wszystko znajdziecie na planszy. Natomiast ja już nie będę nawijał, tylko pokażę wam, jak gramy. Wybieramy nową grę i bardzo ważna rzecz, w trakcie, kiedy przejdziemy, będzie można raz sobie zasejwować i potem, jak nie macie czasu, to po prostu w pewnym momencie wgrać. Jak widzicie, ja bym mógł już, powiedzmy sobie, wyskoczyć trochę lepszym oddziałem, wymieniając właśnie te tin fartings. Natomiast ja cały czas tutaj walczę starą załogą. Na razie wolę te coiny sobie zatrzymać po prostu do wymiany. Nie wiem, może kiedyś, jak poczuję, że jestem coraz lepszy w tą grę, to po prostu lepszą załogą wyskoczę. No i tutaj ten poziom monet będzie zależny właśnie od waszego miejsca. Dobra, przechodzimy do rzeczy i sprawdzamy, jak cała gra wygląda. Po pierwsze, ja staram się nie wydawać żadnych tokenów, więc tutaj bym mógł z tych 8 wydać 3, żeby mieć troszeczkę lepszy oddział. Natomiast ja po prostu gram tym, co mam.
No i też w trakcie, jak pokonujemy lochę, tutaj nasz skład zdobywa dodatkowe umiejętności. Pierwsze, co ja robię, to te, którzy walczą w pierwszej linii, rozdzielam. No i tradycyjnie atak, przesuwanie tych żołnierzy to jest prawy przycisk, zaznaczenie lewym i kontrol i odpowiednia cyfra, tak jak w innych grach. Wybieramy sobie ekipę, która ma podążać. Ja zawsze dzielę na dwie ekipy. Ta, która będzie walczyła z bliska i ta, która walczy z daleka. No i najważniejsze, żeby łucznicy też gdzieś tam szli za całą ekipą. Na pierwszej planszy nie musicie się śpieszyć, bo tutaj nie będzie większej liczby tutaj przeciwników. Tu macie podaną liczbę przeciwników. Tym przyciskiem pokazany jest, w którym kierunku musicie podążać, żeby plansza się skończyła. Żebyście mogli tutaj sobie zakończyć ten etap. No i jak widzicie, mnich jest najważniejszy, bo tylko on uleczy wasze jednostki. Tak jak powiedziałem wcześniej, każda jednostka ma jakieś tam specyficzne umiejętności. Trzeba pilnować tego głupiego Micha, bo on czasami potrafi wyjść przed szereg. No i też od razu macie zaznaczone skrzynie. No skrzynie to jest najważniejsze clue tej całej zabawy, więc po prostu trzeba jak najwięcej tych skrzyń otworzyć, tak jak to jest w dungeonach. Natomiast nie zawsze jest wybór i możliwość, żeby odpowiednią liczbę tych skrzyń otworzyć. Na pewno pilnujcie, żeby na pierwszym etapie jak najmniej tutaj stracić ludzi i szczególnie brońcie mnicha. No i na pierwszym levelu po prostu wszystko starajcie się wyczyścić. To są dodatkowe punkty, które gdzieś tam potem no, będą miały znaczenie w tabeli. Jak widzicie, ja pilnuję tutaj tego słabszego, trochę nazywam zawsze takim wieśniakiem. Nie wiem, czy on kiedykolwiek ma jakieś umiejętności. Tutaj na przykład jest dobra tarcza, natomiast tarcza spowalnia nam tego rycerza. To też o tym pamiętajcie. Tu już całą ekipę możemy poprowadzić do końca planszy. No i oczywiście możecie zasejwować, jak już nie macie czasu, żeby grać. Tutaj dodatkowe monety, oprócz złota, jakieś klejnoty, które też będą pomagały w zakupie odpowiednich wojaków. No i mimo, że ja bym mógł kupić tutaj jednego na slot na odblokowanie, jeszcze nie mam kasiorki, więc uważam, że to jakby nie ma sensu. To już widzicie, że oni troszeczkę się rozwijają, pewnie może pierwsi już po tym drugim. No i tutaj już akcja powoli jest trudniejsza. Bardzo ważna rzecz, to tutaj mamy fontannę, która nam oddaje życie. Tutaj widzę, że skrzynię mamy w rogu. Natomiast tu już trzeba się trochę pośpieszyć. A w rogu, czyli tam. Żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać! Tutaj ja raczej wszystkich nie będę chciał zabijać. O, widzicie, pierwszy dzwon, czyli nowa ekipa przybiega. I już dwóch nowych mamy, więc no. To już nie są przelewki. No niestety, jeden tutaj nam zginął, ale już jesteśmy blisko tej trzeciej tej planszy. No i będziemy mogli kupić kolejną postać. Więc ja się zastanawiam, kogo tutaj sobie dobrać. Chyba tego Forcemana weźmiemy. Zaraz zobaczmy, kto robi więcej damage'u. Forceman, armory. Ok. No to zobaczmy, jak sobie poradzi Forceman. Chociaż jak trzeba tak dobrze rozkminić. Chociaż jak weźmiemy tutaj tego i dorzucimy tutaj jeszcze wieśniaka, to może wyjść z tego dobry skład. Dobra. Nowy skład pod jedynką. Tutaj dalekosiężny skład pod dwójką.
Chociaż ten... go dam do przodu, bo on niczym chyba nie rzuca. Control 1. Dobra. I tutaj już trzeba po prostu zapieprzać. Tu już lecimy. O nie, zginął mi ten. No dobra, skoro zginął tutaj, to już nie ma co kozaczyć, tylko po prostu trzeba napierdzielać do wyjścia. Dobra, udało się. No i mam trzeci level i tu już macie 227 punktów razem 527, więc w tym wypadku po prostu to pójdzie do leaderboarda. Zaraz zobaczymy, czy coś się uda uszczknąć więcej jakichś punktów. Się zastanawiam, kogo tutaj można, czy większa liczba łuczników, czy większa liczba wieśniaków. A dobra, niech będzie ten łucznik. I tak to mi za dużo nie pomoże, no bo ta plansza już będzie dużo, dużo trudniejsza, więc po prostu idę całą watachą. Już nie ma co bronić mnicha. On się nie obronił. No zaraz zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Ci jeszcze szybko biegają, więc zawsze można po prostu tych szybko biegających wystawić do takiej ucieczki i po prostu pobiec prosto do lochu. O ile w dobrym kierunku biegnę. Biegnę! Uciekaj! Aj, nie udało się. No niestety. Niestety, Game Robo 616 punktów. Nie jest to mój najlepszy wynik, bo gdzieś w okolicach ponad 1000 raz mi się udało wygrać. Więc na tym cała gra polega. I teraz mogę pokazać wam też na dashboardzie, czy zaraz zobaczymy w klasyfikacji tutaj, jak to wygląda, czy już w ogóle zostało to dodane. Odpalmy nowy leaderboard i zobaczmy, czy jestem. Na razie widzę, że ten leaderboard jakoś średnio działa. Jak widzicie, mój najlepszy wynik to jest 836, czyli na potrzeby filmu dużo, dużo gorzej wypadłem. Natomiast powiem wam, że w tą grę naprawdę bardzo przyjemnie się gra. Także zachęcam jeszcze raz, klikajcie z reflinku, dzięki temu wspieracie mój kanał. I tak jak wam powiedziałem, im wyżej w klasyfikacji się będziecie pieli, tym więcej dostaniecie tych coinów. I jeszcze dodatkowa, bardzo ważna rzecz. Będą dodatkowe nagrody rozlosowywane z takich leaderboardów. Będzie też można dostać WL-kę lub first do najbliższego mintu NFT-ków Ancient, do którego będzie właśnie cały świat Edge of Chaos się kręcił. Ja zapraszam do gry, zbijam pionę i znikam. Heja!